Cześć Mateusz, witam. Witam cię serdecznie. Jak się dzisiaj grało? No ciężko było, trochę temperatura niespodziewanie, no w sumie spodziewanie zimna, ale no przegraliśmy 6-3, dobra walka, no na zakończenie myśleliśmy, że coś przyciśniemy, żeby było do czego wracać, ale no cóż, piraci okazali się lepsi i wynik jest jaki jest. Mateusz, to nie było tak, że w tym sezonie jesień 2011 byliście troszkę za bardzo zależni od Jelenia w strzelaniu bramek? Wiesz co, planowaliśmy się wzmocnić w tym sezonie. Niestety na samym początku parę kontuzji w naszej drużynie wystąpiło. Krzysiek Langer, tak, miał złamaną nogę. Z drugiej strony Artur Koczaja, który był w zeszłym sezonie naszym jednym z kluczowych zawodników, był wykluczony od samego początku. Na tych dwóch osobach, aha, jeszcze Dominik Śmierdek, który też miał nas wzmocnić, no też niestety kontuzja. Poza FLS-em, ale dalej kontuzja. No cóż, chcieliśmy się wzmocnić, niestety no troszeczkę się osłabiliśmy tak naprawdę, a poziom rozgrywek, no jak widać, wzrasta z każdym dniem, przez co no jest jak jest. No. Zajmujecie niższe miejsce niż w poprzednim sezonie? Czy właśnie w kontuzjach można szukać usprawiedliwienia? No myślę, że nie ma co w ogóle szukać usprawiedliwienia, wszystko zależy od gry, no wiesz jak to jest w piłce. Mieliśmy swoje okazje, nie wykorzystaliśmy, daliśmy też szansę innym, którzy wykorzystywali nasze błędy. I cóż, no jest jak jest, no troszkę spodziewaliśmy się, że będzie lepiej, ale ostatecznie patrząc na przekrój wszystkich meczów, no nie było tak źle, mogło być lepiej, patrzymy w przyszłość, mam nadzieję, że przyszły sezon pokaże, że Melange Football Team jest coś wart. Jak ruszaliśmy z ligą na wiosnę, to pamiętam, że właśnie z tobą pierwszy wywiad przeprowadziłem, teraz kończymy ligę wywiadem z tobą, jak oceniłbyś ten cały rok dla waszego zespołu? Wiesz co, no fantastycznie, szczerze mówiąc, wcześniej powstaliśmy, nie wiem, 2 lata temu jako drużyna i co, szczerze mówiąc, rozwinęliśmy skrzydła w FLS-ie, fantastyczna obsługa medialna w waszym wykonaniu, cóż więcej, no jest o co walczyć, nie ma drużyny na poziomie, poziom cały czas wzrasta, jak już mówiłem wcześniej, no fantastycznie, szczerze mówiąc, no najlepszy jest to na pewno rok, 2011 jest to rok najlepszy dla Melange Football Team, bez wątpienia. I jeszcze takie ostatnie krótkie pytanie na koniec, zauważyłem, że Karolek Kłowacki zapoczątkował taką modę na czerwone czapki w waszym zespole, ty to przejął? Czy będą kolejni zawodnicy w czerwonych czapkach? Wiesz co, zaskoczyłeś mnie tym pytaniem. No, nie zapoczątkowałem żadnej mody, no czysty przypadek, że kibicuję Manchesterowi United, akurat mam taką czapkę. Cóż, Karol też kibicuje Manchesterowi? Z tego co wiem, chyba jest mu on obojętny. Okay. Dzięki serdeczne. Dzięki.